Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie w 26 odcinku mojej prezentacji dotyczącej szczepionek. Drodzy Państwo, w poprzednim odcinku mówiliśmy o szczepionce przeciwko gruźlicy, omawialiśmy cały ten temat, mówiliśmy o tym, że zawiera ogromne ilości glutaminianu, który stanowi niesamowity problem, jeśli chodzi o całą gospodarkę neurologiczną, biologiczną, neurologiczną na poziomie Mózgu. Na koniec prezentacji powiedziałem Państwu, że już więcej nie będziemy mówić na temat konkretnych szczepionek. Dzisiaj jednak, ze względu na doniesienia, jakie ostatnio usłyszałem, postanowiłem mimo wszystko pokazać Państwu jeszcze jeden problem związany ze szczepionkami, a mianowicie spowodowane było to tym, że mamy jeden Naprawdę ogromny problem, nie tylko w Polsce, odnośnie pewnego rodzaju schorzeń. Otóż, jak wielu z Państwa się domyśla, tym problemem jest borelioza. W tej chwili ilość schorzeń związanych właśnie z tym patogenem jest naprawdę prawdziwą epidemią. To rzeczywiście jest epidemia. Bardzo często lekarze nie kojarzą tego i diagnozują jakieś dziwne choroby, kiedy przyczyną tych chorób wielokrotnie jest właśnie zakażenie boreliozą. W tej chwili dane, jakie są gdzieś tam osiągalne, wskazują na to, że to jest prawdziwa epidemia. Pytanie w związku z tym zachodzi. Co zrobić, czy istnieją szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu? Oczywiście, takie szczepionki istnieją, i teraz przeanalizujemy sobie jedną z nich. Jedną z najbardziej popularnych szczepionek, jakie mamy w Polsce, to jest właśnie ta szczepionka, której krótki opis, właśnie. Widzicie Państwo tutaj szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Ale oczywiście, jak przy wielu szczepionkach, są warunki jej zastosowania. Jak również producent wyraźnie pisze, kiedy nie stosować tej szczepionki. Proszę popatrzeć. Producent wyraźnie napisał, że jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, no to tej szczepionki mu nie wolno w żadnym przypadku podać. Dlaczego? No bo na samym końcu widzicie Państwo, że yy, może grozić to zapaścią. Pytanie w związku z tym zachodzi. Czy najpierw bada się pacjenta, czy też podaje się mu taką szczepionkę? W ciemno, czy bada się pacjenta, czy nie ma uczulenia na właśnie substancję czynną. To nie są żarty, dlatego że producent szczepionki wyraźnie mówi, że istnieje ryzyko, że jeżeli pacjent ma uczulenie, to może dojść naprawdę do katastrofy, no może dojść do zapaści. Dlatego tego typu pytanie jest zasadne, dlatego że wiele osób przychodzi do lekarza i mówi: Proszę zaszczepić mnie szczepionką, boję się tych kleszczy, że dostanę jakiegoś zakażenia. No i teraz, co lekarz robi? Czy bada tego pacjenta? Właśnie odnośnie tego. Ale to nie tylko o to mi chodzi tutaj. Drodzy Państwo, proszę popatrzeć w dalszej części tej samej ulotki. Producent mówi, że jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, którą opisał w punkcie szóstym, czy też dalej kontynuując, ma pacjent jest uczulony na formaldehyd, który uznany jest już oficjalnie, że powoduje nowotwory lub siarczan protaminy. Obie te substancje, jak producent mówi, używane są w trakcie procesu wytwarzania lub antybiotyki, takie jak neomecyna i gentamycyna. Jeśli przejdziecie Państwo do punktu szóstego tej ulotki, zobaczycie Państwo, że tam nie ma żadnego odnośnienia do formaldehydu. Dlaczego w takim razie producent tej konkretnej szczepionki mówi, że jeśli pacjent jest uczulony na substancję czynną, taką jak formaldehyd, która jest używana do, w procesie wytwarzania, dlaczego to nie jest w dalszej części ulotki opisane? Można oczywiście zakładać, że producent mówi tu w tym przypadku, że być może chodzi to inne o inne szczepionki. Natomiast jeżeli tak to jest, to tego typu opis jest bardzo mylący. Jest po prostu błędny i on nie powinien w tej formie występować. A teraz przyjrzyjmy się temu, co producent opisał w swojej ulotce odnośnie skutków, właśnie wystąpienia takiego zakażenia kleszczowego. I tu dla Państwa, którzy nie widzą albo nie dowidzą, czytam. Wirus kleszczowego zapalenia mózgu może powodować bardzo poważne, i teraz proszę zauważyć, zakażenia mózgu, rdzenia kręgowego lub opon mózgowo-rdzeniowych otaczających mózg. Dlaczego to jest ważne? No, bo jeżeli właśnie ktoś dostanie tego typu pokleszczowego zakażenia, bo ugryzł go kleszcz, który zawierał tego typu patogen, bo nie wszystkie kleszcze zawierają te patogeny, niestety coraz więcej kleszczy je zawiera. To wtedy producent mówi, że może dojść do zakażenia mózgu, rdzenia kręgowego lub opon mózgowo-rdzeniowych i w dalszym zdaniu pisze u niektórych osób najcięższe postacie zakażeń właśnie tych, Mogą prowadzić do utraty przytomności śpiączki i śmierci. A więc tego typu zakażenia, czy też raczej tego typu reakcje, które wystąpią w organizmie w postaci zakażenia mózgu, mogą doprowadzić do śmierci. To jest niezwykle istotne. Dlaczego? Dlatego, że w dalszej części ulotki, Producent opisał dodatkowe działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu z rzadką częstością. Niestety, ponieważ, jak zawsze, tego typu informacje są wprowadzane w sposób no, niemalże ochotniczy, to po pierwsze, nie znamy częstotliwości, a po drugie, wiemy o tym, że w takim razie, że to jest zgłaszane tylko w taki ochotniczy sposób, to tych zakażeń, tych reakcji ubocznych raczej, reakcji ubocznych na tą szczepionkę może być znacznie, ale to znacznie więcej. Wielokrotnie zwracałem Państwu uwagę na istotę właśnie tych opisów w opisach szczepionek, w opisach producentów. Szczepionek, bo to, że producent kiedyś w jakiś tam pokrętny, ale sposób, ale jakąś tam szczepionkę badał przed jej wprowadzeniem na rynek, to najważniejsze informacje, najbardziej istotne o największej wadze. To są informacje, które napływają już po zastosowaniu tej szczepionki. Dlatego bardzo zwracam uwagę, podkreślam to wielokrotnie. Że te informacje są najbardziej istotne, one są najważniejsze. Jakkolwiek, producent zastrzega się zawsze, że nie jest pewny, z jaką częstotliwością to występuje, ale z kolei, wiedząc, że te objawy zgłaszane są w sposób ochotniczy, niemalże, więc mamy prawo przypuszczać, że tych objawów. Jest znacznie więcej lub ich częstotliwość jest znacznie, ale to znacznie wyższa niż producent mówi. Proszę popatrzeć tutaj bardzo wyraźnie. Zwróćcie uwagę Państwa jeszcze na ten podkreślony tekst tam na samej górze dotyczący tego, że producent mówi właśnie odnośnie tego: jeżeli ktoś jest zakażony tym patogenem przenoszonym przez kleszcze i to może wystąpić zakażenie, Mózgu, rdzenia kręgowego doprowadzi do śmierci. Proszę popatrzeć teraz w takim razie na działania niepożądane tej szczepionki. Jedno z takich właśnie niepożądanych skutków ubocznych jest zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie rdzenia, poprzeczne zapalenie rdzenia. To jest Skutek uboczny zastosowania tej szczepionki. A jednocześnie mówi producent, że szczepionka zabezpiecza przed właśnie zakażeniem mózgu, rdzenia kręgowego lub opon mózgowo-rdzeniowych. Więc o co tutaj chodzi? Proszę dalej popatrzeć. Szczepionka, o której się mówi, że zapobiega temu wszystkiemu, w swoich skutkach ubocznych wyraźnie napisano, że po zastosowaniu tej szczepionki wystąpiło zapalenie mózgu, napady drgawkowe, zapalenie opon mózgowych, a przecież producent wystarczy mówił, przestrzegał, że o jeśli dojdzie do zakażenia kleszczem, mogą wystąpić właśnie tego typu schorzenia, jak zapalenie opon mózgowordzeniowych otaczających mózg. A tutaj. Po podaniu tej szczepionki pisze wyraźnie właśnie, że dochodzi do zapalenia mózgu, zapalenia opon mózgowych warstwy okrywającej mózg. Dalej co mamy? Objawy podrażnienia opon mózgowych, takie jak ból i sztywność karku po podaniu tej szczepionki. Dalej po podaniu tej szczepionki już w praktyce zauważono, że występują objawy neurologiczne, takie jak porażenie twarzy paraliż zapalenie nerwów nieprawidłowe lub zmniejszone czucie takie jak mrowienie lub drętwienie kujący lub pulsujący ból wzdłuż jednego lub więcej nerwów zapalenie nerwu wzrokowego to są skutki uboczne stosowania tej szczepionki Podkreślam jeszcze raz, dlatego że będą dyskusje na ten temat, że producent mówi, że to jest rzadko, rzadko występujące skutki uboczne, ale sam producent nie ma najmniejszego pojęcia o częstotliwości występowania, dlatego że to nie jest rejestrowane dlatego że jest to zgłaszane tylko w sposób ochotniczy. W związku z tym, czy czy ma jakąkolwiek wagę stwierdzenie, że wy, wy, występują tego typu skutki uboczne po tej szczepionce z rzadką częstością? No raczej nie. W związku z tym podaje pyta zapada pytanie, nasuwa się pytanie, kto chciałby wystąpić i wystąpić w jednym z tych przypadków i doświadczyć tego na sobie. Czy na swojemu dziecku, bo boimy się, żeby dziecko nie zostało zakażone poprzez ukąszenie kleszcza. To są tylko informacje, natomiast Państwa interpretacja tego czy decyzja no, nie należy do mnie. Poza tym jeszcze proszę zwrócić uwagę na to, że producent bardzo wyraźnie mówi, że po wprowadzeniu tego do obrotu, co dla nas jest najważniejszym elementem, występowały również przypadki półpaśca. Mało tego, to występowały wywołane nie zaburzeń o podłożu autoimmunologicznym, na przykład stwardnienie rozsiane. A więc jeżeli producent sam mówi, że z doświadczenia rynkowego wynika, że ci, którzy... Zmusili się i zgłosili im to, wynika, że występuje również stwardnienie rozsiane, to czy nie należałoby się zastanowić nad tym kilka razy? A przecież tutaj jest mowa o wywołaniu zaburzeń o podłożu autoimmunologicznym, gdzie stwardnienie rozsiane podane jest tylko jako przykład. A ile mamy w tej chwili schorzeń? Z grupy autoimmunologicznych, trudno nawet policzyć. To też jest epidemia. Druga sprawa, proszę popatrzeć. Jednym z ogromnych problemów w tej chwili są reakcje alergiczne, różnego rodzaju. Tutaj producent mówi bardzo wyraźnie, że stwierdzili po wprowadzeniu tej szczepionki, że występują reakcje alergiczne. Co dalej? Proszę popatrzeć teraz na to podkreślenie w tytule tego rozdziału: Dodatkowe działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. A ja zadaję pytanie: To jest produkt leczniczy? W związku z tym, co widzimy tutaj, to jak każda szczepionka, niczego nie leczy. A to jest napisane wyraźnie, że to jest produkt leczniczy o tego typu skutkach ubocznych, które już wystąpiły po jego podaniu. Pozostawiam to Państwu do interpretacji. A teraz proszę popatrzeć na ten opis. Co zawiera właśnie ta szczepionka? Drodzy Państwo, no więc tu macie Państwo źródło podane tego wszystkiego. Proszę popatrzeć. Producent wyraźnie mówi, że szczepionka ta zawiera glin, aluminium. I pisze, że. To jest adsorbent, czyli coś, co się przyłącza do czegoś. I te adsorbenty to substancje zawarte w niektórych szczepionkach w celu przyspieszenia, zwiększenia, wydłużenia działania ochronnego szczepionki. Drodzy Państwo, to nie tylko to. Mówiliśmy sobie w poprzednich odcinkach, że aluminium, już w tej chwili wiadomo, w każdej postaci jest silną toksyną. I tu proszę zauważyć, producent mówi, że. Ta jego szczepionka zawiera właśnie aluminium. No, pytanie zachodzi, ponieważ jest to aluminium, jest to silna neurotoksyna, to w takim razie ile tego aluminium jest w danej ampułce? Dlatego, że wiemy już w tej chwili, że w wielu przypadkach określenie ilości aluminium w danej ampułce jest niemożliwe, że wielokrotnie jest tak, że ze względu na charakterystykę tego, tej substancji, o czym mówiliśmy sobie w poprzednich filmikach, tam może wam półce nie być w ogóle aluminium, a może być go wiele razy więcej niż producent podaje. Co to oznacza? Pomawialiśmy sobie to również w poprzednich filmikach, natomiast wracam tutaj do zasadniczego pytania. Jeżeli wiadomo, że to jest tak silna toksyna, pomijam to, że nie wiadomo dokładnie, ile jej w ampułce jest, a producent mówi, że jest, w związku z tym, ile on przynajmniej przypuszcza, czy obliczył, że w danej ampułce jest. W tłumaczeniu polskim niestety tego nie ma, nie, nie widać tego, nie ma podanej konkretnej wartości. W związku z tym popatrzmy, ile aluminium ta szczepionka zawiera. Dlatego, że mam tutaj oryginalną ulotkę producenta takiej samej szczepionki, opartej, proszę popatrzeć na takim samym patogenie. I tutaj wyraźnie producent napisał, że w tej szczepionce jest zawarte 350 mikrogramów aluminium. To jest ilość ogromna, to jest ilość potężna. Liczyliśmy sobie kiedyś, co to oznacza. Zachęcam Państwa, żebyście sobie obejrzeli ten filmik. Co to oznacza, właśnie taka ilość 350 mikrogramów? To jest atak na Pojedyncze komórki w naszym organizmie, szczególnie w mózgu, gdzie tych jonów, właśnie aluminium, są po prostu miliony milionów. Kiedyś to policzyliśmy, dlatego zwracam uwagę na to, że te 350 mikrogramów to jest ogromna, przeogromna ilość. Przy czym to jest nawet więcej. Niż w tych najgorszych szczepionkach, jakie na rynku są, a więc szczepionkach przeciwko wirusowi HPV, Gardasil i Cervarix. Tu w tych szczepionkach tego aluminium, tej strasznie toksycznej substancji, jest dużo, dużo więcej. Macie Państwo tutaj źródło, proszę popatrzeć sobie. Zanim przejdziemy do omówienia dalszego tematu, to taka moja teraz dygresja, gdzie proszę popatrzeć, producent szczepionki tej właśnie napisał ogólną taką uwagę, że szczepionek nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć szczepionki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. Dlaczego. Y pomoże chronić środowisko właściwa utylizacja szczepionek. Jeżeli tak, to znaczy, zakłada się, tutaj wyraźnie jest napisane, że w takim razie to, co w szczepionce jest zawarte, jest szkodliwe dla środowiska. Nie jest szkodliwe jednak podanie tej substancji dziecku do krwiobiegu. To tylko taka moja dygresja. Musiałem to zrobić. Drodzy Państwo, proszę popatrzeć tutaj. Znowu ta sama ulotka, w której czytamy, że podobnie jak wszystkie szczepionki, szczepionka ta może nie zapewnić pełnej ochrony wszystkim szczepionym. No więc, komu zapewni, komu nie zapewni, biorąc pod uwagę doświadczenia po wprowadzeniu tej szczepionki dotyczące potwornego uszkodzenia organizmu wielu ludzi, Wywoła u nich, wywołania u nich strasznych schorzeń, no napisanie czegoś takiego to jest znowu zastosowanie takiej trochę rosyjskiej ruletki. Ale, no, tak to rzeczywiście jest. Proszę popatrzeć dalej, co producent pisze. Otóż mówi tak. Jest mało prawdopodobne, aby jedna dawka szczepionki zapewniła ochronę przed zakażeniem. Należy przyjąć trzy dawki szczepionki, aby uzyskać Optymalną ochronę, i tu należy zadać to sakramentalne pytanie: kiedy, gdzie i jak określono to, że ta szczepionka takiej ochrony dostarcza? Gdzie i kiedy porobiono badania prawidłowo przeprowadzone, żeby uzasadnić tego typu określenie w ulotce? Takich badań nikt nie wykonał. Gdzie i kiedy określono bezpieczeństwo tej szczepionki? Bo w tej chwili producent mówi, że po wprowadzeniu wystąpiły katastrofalne problemy zdrowotne. W związku z tym zadaje się pytanie, kiedy, gdzie i jak, na jakiej podstawie, w jaki sposób producent dokonał jakiegokolwiek, jakiejkolwiek oceny czy badań dotyczących bezpieczeństwa zastosowania tej szczepionki. No, wiemy, że Takich badań nigdy nie było, no, niemniej jednak, jak widać, to nikomu nie przeszkadza. Mnie, akurat tak. Ale kwestią tutaj naszą w tych prezentacjach jest to, że dlaczego tego typu informacje w pełni nie są przekazywane osobom, tym, które chcą się zaszczepić, lub co gorsza, chcą zaszczepić swoje dziecko. Tu jest jeszcze. Inna kwestia, o której producent mówi, ale wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Otóż, producent tej szczepionki wyraźnie napisał, że nie zapewnia ona ochrony przed zakażeniami wywołanymi przez inne wirusy lub bakterie niektóre również przenoszone przez ukuciarz kleszczy. No, drodzy Państwo, ogromnym, ogromnym problemem są właśnie te zakażenia pokleszczowe. To jest ogromny Babesia, Jersinia. To są wszystko patogeny, które potrafią zniszczyć człowiekowi życie. A producent mówi wyraźnie: ta szczepionka przed tym nie chroni. Proszę popatrzeć. OK, przejdźmy sobie dalej do tej samej ulotki. Proszę popatrzeć, co producent mówi, jak stosować tą szczepionkę. W mięsień na ramienny. A przecież my wiemy już z poprzednich odcinków, że zastosowanie, że udowodniono już dawno temu, że zastosowanie szczepionki podanej w mięsień be, 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 ramienny, tutaj na ramienny, y, zawierającej aluminium, doprowadza do katastrofy zdrowotnej za następne około 30 lat to zostało udowodnione. A w tym przypadku mamy szczepionkę, która zawiera ogromne ilości właśnie aluminium, podawanego w mięsień naramienny i nikt tutaj nie mówi niczego o tych badaniach, o tych pracach naukowych, o tych publikacjach, które mówią bardzo wyraźnie, co po podaniu w mięsień naramienny szczepionki zawierającej aluminium Dzieje się ze zdrowiem człowieka, z tym, że pokazano, że te skutki uboczne występują dopiero w wieku średnim. A więc, jeśli dziesięciolatkowi to podamy, to wystąpić te objawy mogą u niego wtedy, kiedy będzie miał na przykład 40 lat. Kto wtedy weźmie za to odpowiedzialność? No i oczywiście, kto powiąże to z tym, że to dziecko było zaszczepione, Właśnie tą szczepionką przeciw wystąpieniu chorób przenoszonych przez kleszcze, ale to dziecko, ta osoba, jak publikacje wskazują, wielokrotnie po prostu nie nadaje się do życia w społeczeństwie. I nikt o tym już na pewno nie mówi. A przecież w szczegółach opisałem to w części szóstej. Zapraszam Państwa, obejrzyjcie sobie. W kontekście tego, o czym w tej chwili mówimy, bardzo proszę, obejrzyjcie sobie część szóstą. Tam wszystko zostało wyjaśnione. Co w takim przypadku po podaniu tego typu szczepionek może się dziać za następne 20 czy 30 lat? Jak to z ochroną jest przy, by, przeciw e, tym patogenom? No to widać, że nie za bardzo wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o skutki uboczne, to dotyczą one nie tylko tego, o czym producent w tej ulotce, którą Państwu zademonstrowałem, pokazał. To nie tylko to. To są jeszcze inne, równie fatalne dla funkcjonowania człowieka skutki uboczne podania tego typu szczepień. To wszystko. Proszę popatrzeć jeszcze raz, część szósta.